No, szanowni Państwo, muszę powiedzieć w telegraficznym skrócie, że miarka się przebrała. Wiecie Państwo, że w tej chwili wynikiem rządów ministra Jurgiela, tych dwóch lat, jest na dzień dzisiejszy likwidacja 3000 rodzinnych gospodarstw rolnych. Co się dzieje z ASF-em, to Państwo wszyscy widzicie. Odszkodowania rolnikom nie zostały wypłacone. Następna sprawa, oddłużenie rolnictwa, które miało nastąpić, nie nastąpiło. Mało tego, jeszcze wbito rolnikom nóż w plecy, wprowadzając zapis, że można rolnikom likwidować i licytować całe gospodarstwa rolne. I dzisiaj, szanowni Państwo, przez dwa lata oświadczam, dzisiaj składaliśmy propozycje, gotowe rozwiązania, gotowe projekty, gotowe postulaty, które można było do dnia dzisiejszego rozwiązać. Niestety minister rolnictwa doprowadził do tego, że ASF przekroczył Wisłę, że doszło dzisiaj już do totalnej katastrofy, że ludzie, nie tylko ci, którzy tutaj przyjechali, ale ci, którzy zostali, bo nie mieli za co przyjechać, nie mają dzisiaj co do garnka włożyć, to ja dzisiaj przypominam panu ministrowi i jego otoczeniu, co mówili wtedy, kiedy protestowaliśmy, jak rządziła koalicja PO-PSL. Oni doskonale dokładnie mówili to, co ja mówię dzisiaj. I dzisiaj, szanowni Państwo, ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie ma żadnych rozmów z tym rządem, może nie z rządem, ale z ministrem rolnictwa i jego otoczeniem. Chciałbym tutaj bardzo dobitnie podkreślić, że rolnicy są wściekli. Wściekli przede wszystkim dlatego, że popierają ten rząd, patrzą na to, co robi wielki człowiek, którym jest premier Morawiecki, który potrafi, pokazuje, że można zrobić rzeczy, które jeszcze nie tak dawno zdawały się rzeczami niemożliwymi. Więc nie mamy podstaw do tego, żeby nie popierać partii rządzącej, żeby nie popierać tego rządu. Trzymamy kciuki za premiera Morawieckiego, żeby został tym premierem. Dzisiaj mamy nadzieję, bo to jest w tej chwili jedyny człowiek, który jest w stanie zaprowadzić porządek w rolnictwie i jedyny człowiek, który na dzień dzisiejszy bardzo pozytywnie wyraził się o naszych postulatach i powiedział, że dla niego te postulaty, nie widzi nic trudnego w realizacji tych postulatów. Więc my nie rozumiemy dzisiaj ministra rolnictwa, jak to jest, że po raz kolejny oszukuje się rolników, że przyjmuje się jakieś specustawy, które nie wiadomo co mówią, nie wiadomo co znaczą. No już jedno, przygotowali specustawę, która spowodowała to, że wybili zdrowe świnie rolnikom, a ASF się dalej rozponoszył, dziki robią zniszczenia na polach i sieją spustoszenie, jeżeli chodzi o tą chorobę. Ale tej wściekłości tutaj nie widać. Miało być zielone miasteczko, miał być marsz gwiaździsty. 3000 osób zapowiedziało. Pani redaktor, przeprowadziłem rozmowy przede wszystkim z wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Byłem z przedstawicielami Zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiłem te postulaty w związku z tym, że nie było zrozumienia u pana ministra i w związku z tym, że jest wstępne porozumienie jako z partią, jako z zarządem, że te postulaty mogą być zrealizowane, ale jest prośba, żeby dać czas na czas rekonstrukcji rządu. I w związku z tym, że jeden z postulatów to jest bezwzględna dymisja dwóch szkodników w tym rządzie, ministra Szyszki i ministra Jurgiela, to my jesteśmy też ludźmi, pokazujemy to swoją dobrą wolę. W związku z tym, że już iluś tam rolników się wybrało, postanowiliśmy zorganizować dzisiaj małą pikietę, konferencję, złożyć postulaty, żeby Polska zobaczyła, że rolnicy to nie jest jakieś bydło, które nie wie czego chce, tylko to są ludzie ciężkiej pracy. Ludzie, którzy chcą pracować i chcą tylko za tą pracę godnie żyć. Nic więcej nie chcemy. Niech mi ktoś dzisiaj powie, za chwilę będę przedstawiał te postulaty, co w tych postulatach jest trudnego. No jaki minister ma problem, żeby dzisiaj to, co obiecał, mówił, że ma pełne kieszenie pieniędzy, to jak to się stało, że rolnicy odszkodowanie nie dostali? No przecież jest gotowy projekt, urządzenia termowizyjne, statki powietrzne przygotowaliśmy. Dwa miesiące czasu określają fachowcy na zlikwidowanie ASF-u poprzez totalny odstrzał. I dzisiaj względy polityczne, bo pan minister nie lubi Izdebskiego, bo pan minister nie lubi OPZZ-u, czyli nie lubi też rolników, którzy ciężko pracują i on mówi, że geodeta jest mądrzejszy niż ja jako fachowiec, który pracuje w gospodarstwie rolnym 30 lat. No szanowni państwo, no jest gotowiec, można powiedzieć, tylko dotknąć, podpisać i jedna podstawowa sprawa, nie przeszkadzać. Wystarczy, nie przeszkadzać. Czyli nie będzie tego zielonego miasteczka? Na razie nie, znaczy nie, my zawieszamy tylko. My zawieszamy, my nie odwołujemy zielonego miasteczka. Jeżeli w przeciągu 2 tygodni nie okaże się, że została przeprowadzona rekonstrukcja rządu zgodnie z naszym porozumieniem wewnętrznym,
no to wtedy przystąpimy do budowy zielonego miasteczka. Natomiast na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo tutaj miły gest mamy ze strony pana wicepremiera Morawieckiego, mam nadzieję, że już dzisiaj premiera. I liczymy na to, że premier pomoże nam rozwiązać nasze problemy. Czyli te rozmowy były z panem Morawieckim? Były. A co jeśli jednak rekonstrukcja się nie powiedzie, wtedy jakie ostrzejsze formy strajku w związku z budową zielonego miasta? Znaczy, szanowni państwo, jeżeli rekonstrukcja się nie powiedzie, jeśli postulaty nie zostaną spełnione, to ja tylko powiem krótko, ludzie tego po prostu nie wytrzymają. Zobaczcie, ASF podąża w głąb kraju. Jakie są straty gospodarcze? No przez za chwilę Polska przestanie być producentem trzody chlewnej. Za chwilę państwo zaczniecie jeść ten chłam z Danii, z Finlandii, z Holandii, przepraszam, z Holandii czy z Niemiec. No chcemy doprowadzić do zapaści gospodarczej, przecież Polska z tego żyje. Jesteśmy dominatorem i mamy niszczyć to, z czego żyjemy. No to jest nieporozumienie, po prostu nieporozumienie. Mają przykład poprzedniego rządu. Poprzedni rząd robił to samo. I dzisiaj oni mówią PO-PSL, PO-PSL, PO-PSL. No to PO i PSL jest winny temu, że Pan Bóg pokarał nas Krzysztofem Jurgielem. No przepraszam bardzo. A dołączycie się do jutrzejszego protestu branż futerkowych? To znaczy popieramy protest, bo oczywiście to jest następna gałąź gospodarcza. Ja będę tam na pewno, no trudno 10 razy ciągnąć rolników, delegacja też będzie. Natomiast ubolewam, że futerkowcy nie przyjechali dzisiaj tutaj z nami, więc no takie dzielenie na pewno nie służy nam. Rozwiązanie problemu ASF to jest odstrzał dzików, czy jeszcze coś więcej potrzebne? To znaczy na dzień dzisiejszy rozwiązanie ASF-u to jest utylizacja, tylko utylizacja na ulicy Wspólnej. Innego wyjścia tu już nie ma. Szanowni państwo, po prostu nie ma. Blokowania dróg krajowych, blokowania dróg w Warszawie. Znaczy wie, to pan, to nie ode mnie zależy. To nie ode mnie zależy, no jeżeli ministerstwo nadal będzie się upierało przy tym, że oni będą lekceważyli nasze postulaty, no to trudno, no to pewnie dojdzie do różnych form protestu. Te kursu rządu wobec ASF? No ja myślę, że tak, ja nie widzę innej możliwości. Ja wierzę w premiera Morawieckiego, wierzę w to, że to jest jedyny człowiek, który jest w stanie nad tym zapanować, tym bardziej, że tutaj nie wystarczy znać się na tym problemie, ale trzeba być dobrym gospodarzem w tym kraju, takim jak jest premier Morawiecki i słuchać ludzi przede wszystkim. Bo jeżeli my jako strona społeczna, rolnicy z krwi i kości, mamy swój gotowy projekt, to każdy minister powinien go po prostu zrealizować, bo nawet gdyby on nie wypalił, no to wtedy odpowiedzialność kto ponosi? No strona społeczna, prawda? Natomiast jeżeli minister mówi, że on jest mądrzejszy od strony społecznej, no to przepraszam bardzo, no po to powołujemy ministra, po to mu płacimy, żeby on nas reprezentował i wykonywał to, czego od niego oczekujemy. Bardzo panie przewodniczący, zapraszamy do nas. Witamy także pana Krzysztofa, pana wiceministra. Bardzo proszę. Rafała, tutaj pan minister jest z nami, Rafał Romanowski, który wyszedł do nas. No panie ministrze, nie bardzo jesteśmy zadowoleni z wczorajszych obrad w telewizji, oglądaliśmy na komisji. Myśleliśmy, że jest pan bliżej nas, ale no... Widzę, mylimy się chyba. No jest za barierką, no to widzę. No proszę się nie bać, my nie jesteśmy, nigdy nie byliśmy agresywni, nie będziemy. Zawsze byliśmy przyjaźni dla Polski, dla naszego godła i dla naszych barw narodowych. Także panie przewodniczący, chciałbym, żeby korzystając z obecności tu pana ministra, pan kilka słów rozpoczęcia tutaj nam trochę otuchy włożył, a później niech to się toczy naturalnie, żeby to zgromadzenie pokazało nasze oburzenie na to, co w tej chwili i postulaty, co się w rolnictwie dzieje.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, no nasza dobra wola to już jest właśnie dzisiaj uwidoczniona, bo mieliśmy organizować już słynne Zielone Miasteczko, miał być marsz na Warszawę, ale po wielu rozmowach, przede wszystkim z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, obiecałem, że dzisiaj odbędzie się lekka pikieta, że jeszcze raz pokażemy dobrą wolę. W związku z tym, że jest rekonstrukcja rządu, powtarzam, rekonstrukcja rządu, która mam nadzieję będzie przeprowadzona po naszej myśli, to my dzisiaj oświadczamy, że zawieszamy. My niczego nie odwołujemy. My tylko zawieszamy Zielone Miasteczko i być może inne jeszcze formy protestu. Bo my nie jesteśmy od tego, żeby co zimę spędzać swój czas na ulicach. My jesteśmy od tego, żeby ciężko pracować i za tą ciężką pracę po prostu godnie żyć. I kto by nie był dzisiaj ministrem rolnictwa, czy to będzie taki, czy inny, musi po prostu to zrozumieć. Jeżeli tego nie zrozumie, to niech ma odrobinę honoru, wstanie i poda się do dymisji. Bo dzisiaj, szanowni państwo, będzie opublikowana taka słynna konferencja prasowa w Sejmie, kiedy w 2014 roku wspólnie protestowaliśmy, kiedy rządziło PO i PSL. I tam państwo posłuchacie, co mówił obecny minister. On mówił dokładnie to, co ja mówię dzisiaj. On wyraźnie wskazywał, że barbarzyństwem jest wybijanie zdrowych świń ludziom, że szanowni państwo, dzisiaj okazuje się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I szanowni państwo, to wydarzenie, o którym mówił tutaj kolega przewodniczący, które miało miejsce wczoraj na komisji sejmowej, to było, szanowni państwo, prawdziwe barbarzyństwo. Kiedy my rolnicy pojechaliśmy po kilkaset kilometrów, a przedstawiciele rządu przyjechali sobie z kwitkami, stosami papierów do czytania. To taka stara ubecka metoda na wykończenie, na wycieńczenie, proszę państwa. No i zrobili tak, że czytali 2 godziny czy 2,5 godziny, a później przewodniczący komisji ogłasza, że rolnicy mogą swoje zapytania złożyć tylko do protokołu. To, że nie zostały odstrzelone dziki, to stało się faktem. To, że Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła dokładnie to, o czym mówię od 2 lat. Aż strach pomyśleć, kiedy ogłoszą kolejną część raportu, szanowni państwo. Okazuje się, że działania były nawet niezgodne z prawem, że to, o czym mówiliśmy, że zacznijcie od wybijania dzików, że nie może być tak, że minister rolnictwa będzie składał na ministra środowiska, a minister środowiska na ministra rolnictwa. No to połączcie te ministerstwa, dogadajcie się i pozwólcie ludziom żyć. Bo Czesi wam pokazali dzisiaj, jak się robi porządek z dzikami, jak się robi porządek z ASF-em. I proszę nie mówić nam dzisiaj, że to był mały teren, że oni mieli łatwiej. Jak żeście rozpoczynali rządzenie, mieliście taki sam teren. Wiedzieliście dokładnie, co trzeba zrobić, bo ja wam o tym mówiłem. I przestańcie w końcu opowiadać, że nie będziecie realizować naszych postulatów, bo my chcemy pieniądze, czy my chcemy coś zarobić. Nie. To, że mamy problemy finansowe, to świadczy o tym, że ja nigdy z nikim nie kradłem, że ja zawsze walczę o interesy rolników i nie będę tutaj ukrywał, że ktoś mi będzie opowiadał, że projekt OPZZ-u nie będzie spełniony, bo Izdebski chce wydoić 500 000 czyli złotych. Między bajki sobie wsadźcie te pieniądze. To może co jeszcze ja mam zapłacić za odstrzał dzików, może ja mam zapłacić za noktowizory, za termowizory, może ja mam zapłacić za statki powietrzne. No najlepiej by było. Chętnie bym to zrobił, dajcie pieniądze, na pewno na ten cel ja przeznaczę. Tylko szanowni państwo, gotowy projekt, 100-procentowy, zaakceptowany przez głównego lekarza weterynarii, pana Niemczyka. On się boi teraz, on tego nie powie wam, bo się boi o pracę. Ja na jego miejscu oczywiście zrobiłbym jedno. Stanąłbym dzisiaj przed wami i podał się do dymisji, bo to nie jest praca, to jest jego służba. On powinien się stać powiedzieć, nie panowie, albo będzie metoda, która wyzwoli rolników z tego problemu, jeżeli nie, to ja dziękuję za współpracę. Nie pozwolę niszczyć polskiego rolnictwa, nie pozwolę niszczyć rolników. I tu, szanowni państwo, jest sedno sprawy, że trzeba siąść do stołu i słuchać strony społecznej, tak jak to było, panie ministrze, na początku, kiedy mogliśmy się dogadać, bo nie ukrywam, że na początku zrobił pan wiele dobrych rzeczy, pomógł pan, ale co się teraz stało, nie wiem. Mam nadzieję, że powróci to do dawnego stanu, że będziemy mogli rozmawiać i rozwiązywać nasze problemy nie na ulicy,
ale w ministerstwie, przy stole, tylko nie w taki sposób, że się przychodzi na komisję rolnictwa, że się przychodzi, czy zaprasza rolników, którzy przemierzają setki kilometrów i się czyta statystyki, ile żeście ludziom zdrowych świń wybili. To ile żeście wybili, to my doskonale wiemy. Wy się pochwalcie, ile żeście dzików wybili i co się takiego stało, że z jednej strony przedstawiciele PZL, pan minister Szyszko mówi, że odstrzelili dziki, a później potrafi odpowiedzieć na pytanie, kto w polu ryje i kto chorobę roznosi, skoro dziki rozstrzelili. No co się stało z 13 milionami na leczenie dzików, którego w zasadzie nie było? Naliczyli 150 tysięcy dzików, a za chwilę ogłaszają, że 350 odstrzelili. No to tu już jest prokurator, szanowni państwo. Bo albo strzelali do nienarodzonych dzików, albo ktoś nam ukradł 200 tysięcy dzików. A prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie policzyć dzików, szanowni państwo. Nawet te urządzenia termowizyjne, one są super, to jest najnowsza technologia. Ona jest w stanie odróżnić płeć dzika, ona jest w stanie odróżnić nawet dzika tego, który jest chory w pierwszym jego stadium nawet. I ona jest w stanie w 90% policzyć dziki w Polsce. To jest metoda prosta, ale też nie stuprocentowa, jeżeli chodzi o liczenie. Bo wszyscy o tym wiemy. 100% dzików nie da się odstrzelić. Ale szanowni państwo, wiemy też doskonale, że ten poziom poniżej 0,5 na kilometr kwadratowy to jest proste, poniżej 0,5, bo 0,1 to już jest taka najbezpieczniejsza strefa. Ale szanowni państwo, wszystko to można było zrobić. Dwa lata, ile można czekać? 3 razy ze Związkiem Polskie Mięso przedstawiam osobiście propozycje panu ministrowi. No nie są to trudne rzeczy. No jeżeli dzisiaj będziemy słuchać doradców z poprzedniej partii politycznej, z tych, którzy do tej pory rządzili, oszukiwali rolników, zniszczyli rolnictwo, no to proszę państwa, ja już czegoś tutaj nie rozumiem. No nie macie mądrzejszych doradców, nie będę wymieniał dzisiaj nazwisk, żeby nie robić im reklamy, bo nie o to chodzi. I szanowni państwo, kolejna rzecz. Wszyscy wiedzieli o tym, że my myśmy na początku kadencji złożyliśmy projekt ustawy Prawo łowieckie. Szanowni państwo, bandytyzm, który panuje w tym sektorze, gospodarka łowiecka szeroko rozumiana w rękach aparatu komunistycznego. I dzisiaj ja dzwonię do ministra Szyszki, on odpowiada pozdrowieniem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a za chwilę idzie poluje, albo szczęść Boże, a za chwilę idzie poluje z tymi, którzy mu Chrystusa zwalczali. To jest coś niewiarygodnego, bo jeden pan, towarzysz Kazimierz, donosił prawdopodobnie, jak donoszą różne źródła, głównie na myśliwych, dzisiaj jest szefem. Drugi dzisiaj stoi przy Matce Boskiej, a w czasach komunistycznych czyścił dokumenty po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, a później na wniosek Kiszczaka, a właściwie na jego polecenie, tworzył Departament IV. A wiecie, czym się zajmował Departament IV? To już chyba państwu nie muszę mówić. Więc szanowni państwo, gdyby to prawo łowieckie, prospołeczne, propolskie, prosocjalne, a przede wszystkim prorolnicze i prorządowe było zmienione, to nikt by dzisiaj w Polsce nie wiedział, co to jest ASF, bo gospodarka sama by to ukształtowała, bo cała gospodarka łowiecka podlegałaby pod premiera. To premier powołuje łowczego krajowego, łowczy krajowy, łowczych okręgowych. Obwody łowieckie wydzierżawiane w drodze najuczciwszej, jako kto mógł wymyślić w historii naszego życia, a więc przetargów. I dzisiaj taki dzierżawca obwodu, który zapłaci 150 czy 200 tysięcy za obwód, co na drugi dzień będzie robił? Ano będzie polował, żeby odzyskać pieniądze. Taki dzierżawca, który będzie obwarowany, co jest tam zapisane przepisami, które nakazują mu zapłacenie rolnikowi odszkodowania w takiej kwocie, jak ona jest rzeczywista, to co on będzie robił? Będzie pilnował tego własnego gospodarstwa. No i wreszcie, jeśli będzie wiedział, że jeżeli nie utrzyma odpowiedniego poziomu dzika, to traci obwód, pieniądze i tak dalej, to szanowni państwo, samo mówi za siebie. Dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu. Nie byłoby tej choroby. Może nie w 100%, ale przynajmniej te 90. Ja rozumiem. Ktoś dzisiaj powie, panie, są wody 20 tysięcy, oczywiście, to ja odpowiem, panie, są wody, które są warte 400 tysięcy, to dzisiaj sobie policzcie, 4 tysiące obwodów w Polsce, niech tylko średnia wyjdzie 100 tysięcy złotych, to na dzień dobry, mamy od nas prezent dla budżetu państwa 400 milionów złotych,
a oni chodzą jeszcze do premiera Morawieckiego, oczywiście mówią oni, nie pan minister, nie rząd, ale chodzą tacy cwaniacy z tamtej strony, z nowego światu i opowiadają, że budżet izdebski rozwala, jak ta ustawa wejdzie. No filantropi przyjechali i mam pieniądze rozdają. To skoro tyle dokładacie do gospodarki łowieckiej, to dlaczego jej tak bronicie? To co się stało, że dzisiaj dziki nie zostały odstrzelone? No było to zrobić, nie szanowni państwo, to jest biznes. Bo jak zwykły myśliwy strzeli dzika, to musi za niego zapłacić. Bynajmniej nie do budżetu państwa. A w systemie sanitarnym to trzeba go albo zjeść, albo zutylizować. I tu jest szanowni problem. I nie będzie czegoś takiego, co dzisiaj proponuje rząd. Jakieś specustawy. Szanowni państwo, do tej pory minister mówi, że nie ma wpływu na ministra środowiska, na myśliwych, a dzisiaj pisze w ustawie, że będzie urlopy dawał 6-dniowe dodatkowe. No, no ludzie, przecież to jest coś niewiarygodnego, co ci ludzie robią. Następna sprawa, no płot. Bardzo piękna sprawa, panie ministrze. No przecież o tym płocie rozmawialiśmy 2 lata temu. Zabrakło czasu, zabrakło pieniędzy. No pieniędzy nie zabrakło, bo rozmawiałem z premierem Morawieckim i w tej kwestii problemu nie było. Tylko jak się nie słucha strony społecznej, jak się nie słucha ludzi, rzeczywiście tych rolników i organizacji, które bronią rolników, nie tych kupionych, tylko te, które bronią rolników, to tak to jest, szanowni państwo. 2 lata minęło i przez 2 lata można było to zrobić, można było tego dokonać, tylko trzeba było po prostu chcieć. Trzeba było przypomnieć sobie, co się mówiło przed wyborami. Trzeba było sobie przypomnieć, po której stronie się było w roku 2014-2013. Trzeba było sobie przypomnieć, jak się uczestniczyło w mszach świętych na blokadach, na Zielonym Miasteczku. To szanowni państwo, no wystarczy tylko sięgnąć do archiwum i zobaczyć, co się samemu mówiło i wystarczy tylko to. Nic więcej nie potrzeba. Ja dzisiaj chciałem tylko państwu powiedzieć i tutaj na ręce pana ministra, że ten protest, który się dzisiaj rozpoczyna, on się dzisiaj dopiero rozpoczyna, to jest dobra wola. To nie jest protest wymierzony ani w rząd, ani w Prawo i Sprawiedliwość, bo ja chylę czoła przed wielkim gospodarzem, który prawdopodobnie przejdzie do historii, wicepremierem Mateuszem Morawieckim, za to, co robi dla Polski. Trudno, żebyśmy mieli go krytykować. I szanowni państwo, wiecie co? Jedynym człowiekiem podczas tych rozmów, który zaakceptował nasze postulaty i który powiedział, że dla niego to jest żaden problem, nie widzi w tym problemu, to był właśnie wicepremier Mateusz Morawiecki. Był i jest. I daj Boże, czekamy z niecierpliwością, żeby został dzisiaj premierem. I szanowni państwo, brawo dla pana premiera Morawieckiego, bo on daje przykład. Ja rozumiem, ale dzisiaj nawet, drodzy państwo, mógłby minister rolnictwa spojrzeć i nauczyć się czegoś od młodszego kolegi. Po prostu się nauczyć. Przykład prawdziwego gospodarza, który robi z rzeczy niemożliwych, wydawałoby się jeszcze 2-3 lata temu, rzeczy możliwe. Odkupienie banków, proszę państwa, odbudowa stoczni, inne sprawy, które dzisiaj są słynne i naprawdę podziwiamy go za to. Szanowni państwo, zaproponowany pion rolniczy w banku PKO. Czy ktoś zaproponował i powiedział rolnikom, rolnicy, musimy coś z tym zrobić, że BGŻ was wykończy, że BGŻ był dobry, dopóki był polski, że musicie mieć pion rolniczy w Narodowym Banku Polskim, takim jak jest PKO albo BGK, że kredyty powinny być na 30 lat, tak jak jest na Zachodzie, że rolnik powinien dzisiaj sobie jednego dnia kupić wszystek sprzęt, zmodernizować i państwo powinno pilnować, żeby to nie przepadło. Tak jak jest na Zachodzie. Czy to jest trudne? Nie. Ale mówiłem kilka razy, oczywiście nie ministrowi Morawieckiemu, ale ministrowi Jurgielowi, bez echa. Po pewnych rozmowach z wicepremierem już następnego dnia mamy zaproszenie na rozmowy. Rolnicy, tak, trzeba to robić, nie ma problemu. To jest gospodarz, to jest wielki człowiek i będziemy go popierać. Będziemy go popierać, trzymajcie kciuki, dlatego że widzimy tutaj szansę. Widzimy szansę, że jeśli Mateusz Morawiecki zostanie premierem, to nasze problemy powinny być rozwiązane. I ja w to głęboko wierzę, szanowni państwo. Można mówić jeszcze o wielu innych naszych postulatach, tak jak chociażby przyjęcie ustawy Prawo łowieckie, to już mówiłem, zakaz egzekucji komorniczych. Szanowni państwo, na początku kadencji przygotowaliśmy gotowy projekt. Zrobiliśmy dokładnie to, czego Związek Zawodowy nie powinien robić. Złożyliśmy na ręce ministra sprawiedliwości,
bo bandyckie, że tak się wyrażę, zapisy, które tam były z lat 50., że komornik rolnikowi to może zostawić tylko krowę, konia i maciorę. No szanowni państwo, w tych czasach, no to jest zgroza boska. Wpisaliśmy, że będzie to ciągnik, podstawowy sprzęt, magazyny, maszyny podstawowe rolnicze i tak dalej, podstawowy areał ziemi. No i gdzieś po drodze, nie wiadomo kiedy, w jakich okolicznościach, a ktoś sobie wpisał paragraf 5, który mówi, że te artykuły nie dotyczą w przypadku, kiedy komornik skieruje egzekucję do całego gospodarstwa. Wiecie państwo, co się dzisiaj dzieje? To jest tragedia. Ludzie dzwonią, przysyła nam rolnik dzisiaj dokumenty, zadłużenie 197 tysięcy, gospodarstwo rolne, całe życie dorobek, 1,5 miliona złotych, komornik wycenia na 820 tysięcy, cena wyłowania 600 parę i pod młotek idzie całe gospodarstwo. Co ten rolnik robi później? No idzie i się wiesza. Idzie i odbiera sobie życie. Tego telewizje nie pokazują, tego media nie pokazują, ale sami wiecie we własnym środowisku, ilu naszych kolegów odebrało sobie życie z przyczyn ekonomicznych. My tylko o tym wiemy. I dzisiaj dobry gospodarz to powinien chociażby z tej strony ekonomicznej, nie etycznej, ale nawet ekonomicznej. Czy ten, który się powiesi, zapłaci do budżetu państwa podatek? Nie zapłaci. Więc musimy zrobić wszystko, żeby rolnictwo polskie postawić na nogi. Nie pisać, nie wydawać rozporządzenia, bo oczywiście one są potrzebne, tylko obok rozporządzenia potrzebne jest jeszcze wykonanie. I to trzeba zrobić. Dwa lata temu, powyżej dwóch lat temu, w roku 2014-2015 byliśmy przed tym gmachem, była tutaj inna władza, na transparentach było, znajdzie się kij na Sawickiego ryj, tak? I chodziło dokładnie o to samo. A dzisiaj z czym mamy do czynienia? Nic się nie zmieniło. Dwa lata rządów tej władzy. Przez dwa lata jest jeszcze gorzej. Przez dwa lata jest kontynuowana przez Prawo i Sprawiedliwość polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chyba, że inaczej myślimy. Jeśli inaczej myślimy, to po co tutaj jesteśmy? To jakaś szczególna zaproszenie panów ministrów tutaj nas dzisiaj spowodowało, że jesteśmy? Nie. Ze wsi nas wygnała, kochani, bieda. I nic się nie zmieniło. Wczoraj pan minister, dokładnie jak tutaj kolega powiedział, przez dwie godziny opowiadał dyrdymały na komisji. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, rząd wydał bezsensowne pieniądze. Bioasekuracja nie spełnia, czyli niszczenie gospodarstw rodzinnych, kilka tysięcy gospodarstw nas zniszczono. Żaden minister nie ma takich dokonań, że w ciągu dwóch lat tyle gospodarstw załatwił jak minister Jurgiel. Najwyższa Izba Kontroli wykazała to. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że 10 miliardów złotych kosztowałaby utylizacja wszystkich gospodarstw, które nie spełniają bioasekuracji. Na razie wydano jeszcze niewiele, ale jeśli dalej tak będzie rząd postępował, jak dzisiaj postępuje, dokładnie polski podatnik, polskie państwo będzie musiało tyle wydać. Więc te 10 miliardów złotych, gdyby oni dali nam pieniądze na zabezpieczenie naszych gospodarstw, uchroniłoby, wyeliminowałoby ASF, uchroniłoby nasze gospodarstwa i dalibyśmy dalej produkcję prowadzili. A co rząd spowodował? Zobaczcie dzisiaj na ceny węgla. I to jest początek drożyzny. 500 plus razy do kwadratu nic nie pomoże, jeśli drożyzna będzie postępować. Likwidacja polskich gospodarstw, tych właśnie rodzinnych, tych małych, które produkują tanio, dobrą żywność i bezpieczną, daje dzisiaj gwarancję konsumentom, że jeszcze Polacy płacą w miarę godziwą cenę za żywność i jeszcze dobrą żywność. Jeśli wyeliminują gospodarstwa, dojdziemy do średniej unijnej, zgodnie z Eurostatem, czyli mamy dzisiaj 60% płacimy, polski konsument średniej unijnej. Za 2-3 lata dojdziemy, te 40% będzie musiał polski konsument zapłacić drożej. I nikt inny, ale ci ludzie, którzy dzisiaj kryją się za tymi murami, albo tam śpią i niewiele co robią, oni są, kochani, winni. Zwalczanie ASF-u dzisiaj się odbywa. Rząd państwu nie wydaje żadnych pieniędzy. W budżecie nic nie ma. Rok 2000, jak można być tak mieć takie myślenie? 2017 rok budżet. ASF tylko zaczyna, bo zobaczcie jaka wystąpiła fala ASF-u, a on budżet, oni na 2018 rok przyjmują na tym samym poziomie zwalczania ASF-u, co w roku 2017. To znaczy co? Rząd ustalił, że ASF-u dalej nie będzie, że wszystko jest w porządku. Kochani, to dopiero jest początek tej tragedii, tej katastrofy.
i przez 2 godziny opowiadać takie dyrdymały zamiast wziąć się do roboty. Musi być prawdziwy w 2018 roku przyjęty budżet na rolnictwo. Jeśli nie będzie budżetu na rolnictwo, 20 tysięcy gospodarstw kolejnych pada. I ta forma wyrażania protestu jak najbardziej przyjmuję, jest to też gwarancja. Nie, ja to traktuję jako dialog społeczny. Szkoda tylko, że pan przewodniczący wczoraj uczestniczył w ramach posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, w trakcie posiedzenia wziął saszetkę i po prostu wyszedł, nie wyraził swoich postulatów. Ale szanowni państwo, przyjmuję te państwa postulaty. Oczywiście rozpocznę z panem przewodniczącym, tak jak wspomniałem, po godzinie 13. Zaproszę pana przewodniczącego i będę z nim rozmawiał na temat tych postulatów. Dziękuję również państwu, że tutaj przybyliście, że zgromadziliście się w ten sposób, że chcecie właśnie podjąć z nami tą rozmowę. Na pewno nie rozwiążemy podczas dzisiejszego spotkania państwa problemów i tej części Rzeczypospolitej Polskiej, bo trzeba powiedzieć, że reprezentujecie właśnie konkretną część Polski, która boryka się z bardzo konkretnym problemem. Rozumiem apele pana przewodniczącego i nie zamierzam z nim dyskutować, nie zamierzam wyrażać woli na temat, aprobować czy też negować woli pana przewodniczącego. Ja naprawdę bardzo poważnie traktuję, nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu kierownictwa, w imieniu pana ministra Krzysztofa Jurgiela. Rozumiem komentarze i przytyki pana Krzysztofa Tołwińskiego z całym szacunkiem. Panie Krzysztofie, ale szanujmy się nawzajem, bo wypadałoby, żeby się szanować. Więc nie czuję się w tej chwili gospodarzem. Ja po prostu jako wyraz szacunku dla państwa i między innymi dla pana wychodzę do państwa, aby przyjąć te postulaty i żeby rozpocząć normalny dialog. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, ten dialog był prowadzony, więc mam nadzieję, że nie tylko z jednej strony, ale i również z drugiej strony będzie chęć do prowadzenia dalszych rozmów i że ta forma nie będzie konieczna na przyszłość. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Chcielibyśmy konsumentów poinformować. Nie wiemy, skąd ta drożyzna w sklepach, bo nasze produkty o 25-30% wszystkie poszły w dół. Drób, świnie i tak dalej. Nie rozumiemy tych cen w sklepach. Jeszcze raz to powtarzamy i jesteśmy przerażeni tym, dlaczego tak rośnie ceny w sklepach, rosną, a nam idą w górę o takie, a wszystkie środki produkcji od gazu i innych rzeczy idą bardzo w górę. Także nie rozumiemy, minister nie chce nam tego wytłumaczyć i myślę, że dzisiejszy ten taki mały proteścik jeszcze na pewno się przeistoczy, to co mówił pan minister Krzysztof. Na pewno jeszcze będziemy wychodzić. Teraz oddajemy głos panu przewodniczącemu. Kto musi odejść? Krzysztof Jurgiel musi odejść! 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 Musi odejść! Tak naprawdę blokują nas media, bo jak wiecie i 2 lata temu blokowaliśmy drogę główną na naszych powiatach. Wszędzie mówi się, że jest tak dobrze. Pan minister swoje 2 lata w samych superlatywach. Dlaczego nie chce nas przez te 2 lata, jak jest ministrem, ani razu z nami na blokadach, ani razu na spotkaniach w naszych miejscowościach, gdzie wypuszczał właśnie wiceministra Boguckiego, wysyłał panią... Tak, tych likwidatorów ASF-u, którzy sobie nie poradzili. No jest to hańbiące, a przede wszystkim monopolista, który został jeszcze w kraju, Polski Związek Łowiecki, który prawdopodobnie jest dużo silniejszy niż nasz rząd w tej chwili. Szanowni państwo, i zobaczcie, są myśliwi wśród nas. Tutaj gdzieś schowani za budynkiem przysłali hasła precz z monopolem PZL, precz z komunistycznym PZL. Wiecie dlaczego? Bo się boją tutaj przyjść. Boją się, bo nie wiedzą, co im się później stanie, bo będą wyrzuceni ze związku, pozbawieni środków do życia. W jakim kraju my żyjemy, szanowni państwo? Żeby dzisiaj po cichu jakieś karteczki przesyłać, żeby oni się bali wyjść tutaj, żeby ich czasem nie sfotografowali i na Nowy Świat fotografii nie wysłali. No to jest, szanowni państwo, wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Ustawa przygotowana przez rolniczą PZZ, czy to się komuś podoba, czy nie, musi zostać przegłosowana. Ja nie zrozumiem żadnego rządu, żeby część gospodarki narodowej była w rękach jakichś kilku czy kilkudziesięciu osób i to z poprzedniej epoki czerpało z tego korzyści, a budżet państwa nic z tego nie miał i po drodze jeszcze rolnicy cierpieli.